Co się stanie, jeżeli SP500 zacznie spadać i jak zareaguje na to Bitcoin? Jak przewidywać ogromne wzrosty coinów, które za chwilę mogą mieć wieloprocentowe wystrzały? Oraz jak oszacowywać wartość nowych projektów i ich potencjalny wzrost lub dump cenowy? A to wszystko na dzisiejszym materiale. Bitcoin 43700. Na tym lokalnym szczycie widzimy wzmożone zakupy wśród traderów na Binance, a wcześniej na lokalnych dołkach widzieliśmy wzmożone zakupy wśród traderów na Coinbase. Jest godzina 8:46 czasu polskiego. To jest kanał Julian Crypto. To nie są porady inwestycyjne. Zaczynamy! Bitcoin został ogłoszony martwym aż 474 razy od roku 2010, ale zaledwie 7 tzw. śmierci odnotowano w 2023 roku. Natomiast największa liczba nekrologów pojawiła się w 2017, pomimo że Bitcoin osiągnął wtedy najwyższy poziom swojej historii. I to jest ciekawy wykres, który właśnie przedstawia liczbę nagłówków mówiących o tym, że Bitcoin umarł. Bitcoin is dead. Rok 2017 widzimy tutaj największą panikę, ale z czasem media coraz mniej ekscytują się i coraz mniej poddają tej panice. Innymi słowy, rynek dojrzewa i dobrze, bo wszyscy mówią o ETF-ach, rynek w końcu musi do tego dojrzeć. A teraz pytanie, w jaki sposób wy oceniacie, czy dany token jest godny uwagi, czy nie? Ponieważ jedno to jest analiza techniczna danego coina, jego wcześniejsze wzrosty lub spadki, jego użyteczność, no i na przykład ten token, BNSx, który od dzisiejszego poranka wzrósł już ponad 23% w ciągu zaledwie godziny. Dlaczego? Ponieważ pojawiła się informacja o tym, że ten token ma mieć listing na giełdzie Huobi. Zwróćcie uwagę, godzina informacji to jest 7:11, to jest automatyczne powiadomienie, które ja dostałem jako użytkownik MaxData.app Tier 3, w 7:11 niektórzy jeszcze śpią, także jest tutaj dodatkowo CallerBot, który po takiej informacji zadzwonił do mnie właśnie z informacją o tym, że ten token ma mieć listing na giełdzie Huobi. No i o ile listingi faktycznie wpływają pozytywnie na wycenę tokenów i o ile krótkoterminowa spekulacja jest tu jak najbardziej sensowna, to pytanie, czy długoterminowo taki token ma szansę na spadki czy na wzrosty? Zajrzałem zatem w white paper BNSx i zobaczyłem przykład użycia tokenów. Ale najpierw krótko. BNSx to jest skrót od Bitcoin Name Service, czyli innymi słowy możliwość rejestracji domeny na sieci BRC20. Pomysł naprawdę bardzo fajny i przyszłościowy. Pytanie tylko, jaki będzie koszt za rejestrację takiej domeny. Przykład: rejestracja domeny posiadającej zaledwie 3 znaki, czyli można powiedzieć taka naprawdę dobra domena, wymagałaby spalenia 10 tysięcy tokenów? No jeżeli to tak by rzeczywiście było, jeżeli to byłby faktyczny koszt, to rejestracja takiej domeny kosztowałaby na chwilę obecną $14 000? Napiszcie, jeżeli popełniłem jakiś błąd i na przykład ta wycena jest tutaj zupełnie inna, ale gdyby tak było, no to prawdopodobnie długoterminowo taki token nie spędziłby długo czasu na obecnych poziomach, ale systematycznie mógłby spadać. No niemniej jednak same alerty na listingi takich tokenów, jak widać, są w stanie powodować te kilkunastu czy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w bardzo krótkim czasie. No ale listingi tokenów można śledzić także poprzez wpisy na Twitterze. A na Twitterze naprawdę dużo się dzieje i konkretne tweety mówiące o czymś bardzo pozytywnym są w stanie wybijać ceny coinów o kilkadziesiąt procent w bardzo krótkim czasie. Tak jak na przykład IOTeX, wzrost o 70% w przeciągu jednego dnia po informacji o nowym listingu dodanym na Twitter przez giełdę Bithumb, gdzie komunikat brzmiał prosto: New Listing, czyli nowy listing IOTeX. Giełda Bithumb jest 15. pod względem wielkości. Zwróćcie uwagę, 70% w jeden dzień to jest naprawdę łakomy kąsek, żeby opłacało się rzeczywiście śledzić tego rodzaju wpisy. Ale przejdźmy dalej, ponieważ tutaj były kolejne fale wzrostów i druga fala wzrostowa spowodowała aż 68% pompy cenowej w przeciągu zaledwie 4 dni. Po tym wpisie FM Group XYZ is launching, czyli uruchamia we współpracy z IOTeX akcelerator DePIN o wartości $5 milionów. I zwróćcie teraz uwagę tutaj na te słowa kluczowe: launching, jak również partnership. Takie słowa są w stanie pomagać nam wychwytywać konkretne tweety, ustawiać na nie alerty, tylko po to, by móc właśnie rozegrać potencjalne wzrosty tego typu coinów. Ale zobaczcie dalej, jeszcze kolejna fala wzrostowa się pojawiła zaledwie 20 godzin temu po wpisie, który rozpoczynał się następująco: Exciting news, czyli ekscytująca wiadomość. Konflux i produkt firmy IOTeX są teraz zintegrowane. Taki tweet wystarczył, żeby spompować cenę IOTeX jeszcze o 20% w stosunku do Bitcoina w ciągu ostatniej doby. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób można te wszystkie tweety wychwytywać, ponieważ ręczne wychwytywanie po prostu wydaje się niemożliwe, ponieważ tych projektów i tweetów jest zbyt wiele. No i z pomocą przychodzi MaxData i XGPT, które właśnie na MaxData pozwala na tego typu wychwytywanie. Dostępne są całe kategorie kont, które można śledzić, jak giełdy kryptowalutowe, top 10 największych giełd lub top 50 największych projektów. Ale dostępne jest również konto Elona Muska, które można śledzić i otrzymywać powiadomienia na Telegram natychmiast, gdy Elon Musk użyje jakiegoś konkretnego słowa w swoim tweecie. I możemy tutaj zaznaczyć przykładowo wystąpienie tekstu po to, żeby wpisać to, co nas interesuje. A dzisiaj było pytanie od jednego z Was na grupie telegramowej. Mam pytanko odnośnie alertów z XGPT. Elon Musk dodaje często coś na temat Groka, po czym token ten pompuje o 10-20%. Natomiast mam problem z utworzeniem reguły. Nie wiem po prostu, w jaki sposób to wpisać, czy trzeba wybrać swoją tabelę, czy można wpisywać pojedyncze słowa. Otóż już śpieszę z odpowiedzią. W takiej sytuacji najprościej jest wybrać wystąpienie tekstu, gdzie najzwyczajniej w świecie wpisujemy to, co chcemy, żeby Elon Musk zawarł w swoim tweecie, który musi do nas trafić. Takie ustawienie wystarczy, żeby otrzymywać powiadomienia na Telegram w momencie, gdy Elon Musk wspomni o tokenie Grok w swoim tweecie. Oczywiście możemy tutaj dodać także inne słowa, na przykład buy lub dodge, ale możemy stworzyć jeszcze bardziej ogólną regułę, która będzie informować nas, gdy Elon Musk wspomni o jakimkolwiek tickerze tokenu, na przykład stop 5000. Jest to bardzo fajne, ponieważ te powiadomienia dostajemy zarówno na Telegram, jak również na stronie internetowej i są podświetlone właśnie te słowa wychwycone, dzięki czemu jesteśmy bardzo szybko w stanie przeanalizować, czy dany tweet jest w stanie wybić właśnie cenę danego projektu w górę, tak jakbyśmy oczekiwali, czy też nie. Ale największa przewaga jest właśnie w tym, że tych powiadomień w stosunku do tego, co jest na Twitterze, jest bardzo, bardzo niewiele, dzięki czemu mamy bardzo ograniczoną liczbę spamu i to my decydujemy, co chcemy otrzymywać. No i jeżeli będzie odpowiednio dużo zainteresowania, to będzie także możliwość dodania do tego algorytmu XGPT możliwości obserwowania znacznie większej liczby kont, na przykład wszystkich projektów kryptowalutowych, wszystkich największych firm, wszystkich polityków, wszystkich giełd, ale będzie to też dla MaxData dodatkowy kolejny koszt rzędu przynajmniej $5000 miesięcznie. Zatem napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby MaxData.app wykupiło to większe API twitterowe, czy będziecie z tego korzystać, ponieważ niewątpliwie da to ogromne możliwości spekulacyjne, jeszcze większe niż teraz. A jeżeli mowa o spekulacji, to SP500 wydaje się, jakby mogło zaliczyć jakieś odreagowanie. No przecież były ogromne wzrosty. Te wzrosty, zwróćcie uwagę, pociągnęły również cenę Bitcoina ku górze. No a pytanie, czy jeżeli miałyby powstać spadki, to jak bardzo mógłby zareagować właśnie Bitcoin? A o SP500 mówię dlatego, ponieważ Andrzej na otwartym kanale telegramowym wrzucił ten screenshot, że SP500 spada. No rzeczywiście na krótkim interwale to wygląda, jakby coś się działo, ale na większym interwale no, nie jest to aż takie straszne. Ale sprawdźmy zatem za pomocą narzędzi MaxData.app, jak historycznie reagowała cena Bitcoina, gdy SP500 spadał o 1,4% w przeciągu jednego dnia. Zatem, żeby to sprawdzić, tworzę alert na SP500 na spadek o 1,4%, zapisuję, następnie przechodzę do backtestu tego alertu i sprawdzę to na danych przykładowo na 2 lata wstecz. Rozpoczynam. Chwilę czekam, 44 wywołań takiego warunku w przeszłości. No i widzimy, że po spadkach SP500 o 1,4% Bitcoin standardowo spadał o około 3% w przeciągu 29 godzin. No przyznacie, że narzędzie jest naprawdę fenomenalne i daje duże możliwości. Ale przejdźmy jeszcze raz do wykresu SP500 i zmieńmy trochę parametry naszego backtestu, żeby po wywołaniu danego warunku nie sprawdzać, czy warunek został spełniony nie przez jeden dzień, ale przez 3. Taka konfiguracja sprawi, że tych wywołań będzie jeszcze mniej i w tym wypadku ta precyzyjność może być większa. No i widzimy, że wywołany został 41 razy w stosunku do poprzednich 44. Zobaczmy wykres. I tutaj również widzimy spadki o około 3% w przeciągu 27 godzin i około 3,5% w przeciągu 4 dni. A najfajniejsze jest to, że możemy zobaczyć, jak Po takim zdarzeniu reagowały również altcoiny, na przykład IOTeX. Niech będzie w stosunku do Tethera. No i widzimy, że tutaj niekoniecznie akurat w przypadku tego coina pojawiały się aż tak duże spadki, co może nam sugerować, że ten coin akurat bardzo dobrze sobie radził w tamtym okresie. Ale jeszcze tutaj poprawmy coś. Znowu załaduję wykres SP500 i zwróćcie teraz uwagę na to, co się dzieje przez ostatni czas, a mianowicie cena Bitcoina przez ostatnie tygodnie jest naprawdę na solidnym wzroście. Wyciągnijmy zatem z tego RSI, które na 3-dniowym interwale jest powyżej 65. Zatem dodajmy taki alert właśnie na RSI Bitcoina większe niż 65 na 3-dniowym interwale, zapiszmy i teraz połączmy te dwa poprzednie alerty w jeden proalert, czyli RSI Bitcoina oraz SP500, które zaczyna spadać. Tworzę proalert, a następnie zrobimy jego backtest i ustalmy tylko większe okno czasowe, w którym te dwa warunki muszą być spełnione. Niech to będzie 1 tydzień w tym przypadku i rozpoczynamy obliczanie. Już za chwilę będziemy mieli wyniki. Mamy 7 wywołań przez ostatnie 2 lata tego warunku. Mianowicie SP500 było wywołane 44 razy, RSI Bitcoina powyżej 65 tylko 14, ale w jednym momencie były wywołane tylko 7 razy. Sprawdźmy, jak to wyglądało na wykresie. No i widzimy spadki Bitcoina. Faktycznie o około 2,5% w przeciągu 24 godzin, natomiast później odreagowania i wzrosty. I oczywiście wynika to z faktu, że brane są tutaj pod uwagę wszystkie te zdarzenia, po których później również Bitcoin zaczynał rosnąć, ale warto też zwrócić uwagę właśnie na to, że statystycznie te 2,5% spadki się pojawiały. Czyli innymi słowy, jeżeli mielibyśmy to przenieść teraz na wykres, 2,5% od obecnego poziomu nie stanowiłoby ogromnej różnicy, ale dla niektórych może stanowić. No jeżeli na przykład posiadacie teraz altcoiny, to warto pamiętać, że wiele altcoinów reaguje w stosunku do Bitcoina wykładniczo. Oczywiście nie wszystkie, ale przeważnie jeżeli mamy spadki 2,5%, to altcoiny lubią spadać dużo, dużo więcej. No i sprawdźmy na kilku przykładowych altcoinach, na przykład BNB do Bitcoina. Tutaj w ciągu 20 godzin prawie 4% spadków. Do Bitcoina, który i tak spadł już 2,5%. Inny dowolny altcoin. BNT do Bitcoina 8% spadków. Kolejny BNX do Bitcoina 11% spadków. Zatem jeżeli w takiej sytuacji posiadacie altcoiny, to 2,5% spadków może się wydawać niewiele, ale dla portfolio, które zbudowane jest głównie z altów, to jest game changer. No i oczywiście nie można zapomnieć o takich prostych alertach, które na MaxData.app są już od długiego czasu, jak powiadomienia o wzrostach w rezerwie bitcoinów na giełdach, gdzie w dniu wczorajszym mieliśmy wzrost rezerwy bitcoinów o około 0,3%. Zwróćcie uwagę, pojawił się komunikat właśnie o tym wzroście rezerwy bitcoinów na giełdach o godzinie 17:30, wtedy bitcoin 44,100, a chwilę później spadek na cenie bitcoina o 1,8%. No i jeszcze raz powtórzę, 1,8% na bitcoinie to się wydaje niewiele, ale jeżeli posiadamy alty, gramy pod nie lub chwilowo na nich spekulujemy, to takie niewielkie ruchy bitcoina mogą zaważyć o tym, czy finalnie będziemy w zysku czy w stracie. Oczywiście to nie są żadne porady ode mnie, ani inwestycyjne, ani spekulacyjne. Ja Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Olofraj napisał pod ostatnim materiałem: osobiście wydaje mi się, że po ewentualnym odrzuceniu ETF-u korekty ogromnej nie będzie. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, jest historycznie nie do porównania z niczym innym. Na samym początku bardzo dziękuję Tobie za Twój komentarz, ale nie do końca mogę się z Tobą zgodzić, że ta sytuacja nie jest możliwa do porównania z niczym innym. Bo zwróć uwagę na przykład na rok 2021, kiedy wszyscy czekali na listing Coinbase na Nasdaqu, czyli tak zwane Coinbase IPO, które pojawiło się idealnie na szczycie hossy 2021, czyli w tym punkcie. Ale był też rok 2017, kiedy wszyscy czekali na Bitcoin Futures na Chicago Mercantile Exchange i to wydarzenie również pojawiło się 17 grudnia, czyli idealnie na szczycie hossy. Mówię tutaj o tym, że wydarzenia, pod które gra rynek, którymi rynek się ekscytuje, jak również legalizacja Bitcoina w Salwadorze, gdzie również był to lokalny szczyt, takie wydarzenia są często najlepszymi momentami do rozgrywania właśnie najwyższych emocji, a tym samym zbierania wcześniej wypracowanych zysków. Ale oczywiście jak będzie tym razem? Ja tego nie mogę zagwarantować, możemy tylko spekulować, że jakieś emocje się pojawią, A w związku z tym, jeżeli pojawią się na przykład ogromne emocje, które spompują cenę Bitcoina o 30 lub jeszcze 50% w górę, no to pytanie, czy po samym wydarzeniu te emocje po prostu nie opadną, a tym samym nie będzie dobrego momentu do lokalnego zebrania profitów właśnie po tak ogromnych wzrostach. Mam nadzieję, że pod tym materiałem również pojawi się dużo konstruktywnych komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie, które piszecie. No i pamiętajcie, nie zawsze musicie się ze mną zgadzać, nie zawsze musimy mieć rację. A tutaj chodzi o dyskusję, o znajdywanie danych, które są nam w stanie podpowiedzieć, jak historycznie reagowała cena Bitcoina czy danego altcoina. I o znajdywanie sposobów na spekulację właśnie na tych newsach i wydarzeniach. A wchodząc na MaxData.app z mojego reflinka, tam jest około 14 dni dostępu za free. No i już na samym starcie możecie korzystać z XGPT do filtrowania tweetów, a z backtestów będziecie mogli korzystać już niebawem, jak zostaną uruchomione dla wszystkich użytkowników. Trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. Cześć!